Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na film z trzema przepisami na pyszne i szybkie keto koktajle na lato. Jeżeli dodamy do nich odpowiednie składniki, to mogą one wręcz być pełnym, zbilansowanym posiłkiem, szczególnie w takie letnie, upalne dni. Przygotujemy trzy koktajle. Jeden będzie z borówkami, które ja na szczęście mam w ogrodzie, drugi z brzoskwiniami, którymi właśnie dojrzewają, a trzeci z ogórkiem, którego również w tym roku jest u nas naprawdę dużo i już lisimy słoiki. I zaczynamy właśnie od ogórków. To taki świetny koktajl oczyszczający. Do niego warto dodać świeże liście mięty. To się razem genialnie komponuje. Jeżeli mamy ekologiczne ogórki, to polecam Wam używać ich ze skórką, ponieważ tam pod skórką znajduje się większość właśnie składników odżywczych, a także w skórce mamy najwięcej błonnika. Do koktajlu dodamy sobie witaminę C lub sok z cytryny, bo to nam doda taki fajny, kwaskowy posmak. Ten koktajl warto dosłodzić, u mnie to będzie erytrol, a także dla zbilansowania pod kątem ketogenicznym olej kokosowy. Ja używam oleju kokosowego w proszku, bo w koktajlach te sproszkowane formy olejów sprawdzają mi się lepiej, dają taką fajną konsystencję i nic tam nam nie pływa. Oczywiście dodajemy wody, u mnie 100 ml, natomiast jeżeli chcecie mieć bardziej rozcieńczony koktajl, to można dodać jej więcej. Jeżeli chcecie wypróbować te przepisy, możecie skorzystać z linków w opisie filmu do produktów z firmy BeKeto, których ja użyłam do zrobienia tych koktajli i używam ich też na co dzień. Wszystko tak naprawdę dosładzamy wedle uznania. Jeżeli ktoś chce mieć bardziej słodki koktajl, to można dodać nawet 3 czy 4 łyżeczki słodzika, czy to erytrolu, czy innego dozwolonego słodzika. Natomiast ja tutaj akurat użyłam 2 łyżeczek i na taką szklankę koktajlu jest to dla mnie wystarczająca ilość. Wszystko razem oczywiście porządnie blendujemy i mamy gotowy koktajl oczyszczająco-orzeźwiający ogórkowy. Przechodzimy do koktajlu ze wcześniej już zebranymi borówkami. Około 100 g takich borówek. Do tego będzie ono smaku waniliowym. Ja lubię takie połączenie waniliowo-borówkowe, a to ze sprawą izolatu białkowego właśnie o smaku wanilii i mleko roślinne. U mnie akurat mleko migdałowe. I tutaj znowu dajemy taką ilość, na jaką mamy ochotę. Borówki są słodkie, w izolacie też mamy dodatek słodzika, więc ja już tego nie dosładzam, ale znowu, jeżeli macie ochotę, śmiało. Dzięki dodatkowi izolatu białkowego taki posiłek z tego koktajlu jest już pełnowartościowy, bo mamy tutaj też zawartość białka i sprawdzi się to jako zamiennik posiłku albo właśnie jako taki koktajl około treningowy. Więc oprócz białka dodajemy sobie też znów źródło tłuszczu. U mnie akurat olej kokosowy w proszku, który nie zmienia w żaden sposób smaku koktajlu i właśnie o to nam chodzi. I znowu blendujemy i mamy borówkowy koktajl z wanilią. I ostatni koktajl z brzoskwinią, która u mnie na ogrodzie obrodziła i jest już dojrzała. Ja do niej dodam matcha, którą bardzo lubię i właśnie takie połączenie brzoskwinia plus matcha to jest coś, co mi bardzo pasuje. Znowu użyłam mleka roślinnego, może być migdałowe, może być kokosowe, takie jakie lubicie. Do tego koktajlu użyłam kolagenu, który stosuję jako źródło białka w koktajlach zamiennie z izolatami. Kolagen o smaku matchy, a także matcha dodatkowo w proszku, ponieważ chciałam jeszcze wzmocnić ten smak matchy w koktajlu. Yeah.
olej kokosowy w proszku, może to być też olej MCT w proszku, albo jeżeli nie chcecie, żeby to było tak dokładnie pod kątem tłuszczowym zbilansowane, to można po prostu te tłuszcze w koktajlu pominąć. Dodatek brzoskwini to nie tylko pyszny smak i też nie ma się co tej brzoskwini bać, bo 100 gramów brzoskwini to około 8 gramów węglowodanów netto tylko, ale mamy tutaj też witaminy, znowu A, C z grupy B, foliany, czyli coś polecane między innymi dla kobiet w ciąży, a także fosfor, magnez czy nawet potas. No i oczywiście źródło fantastyczne błonnika. Całą tą brzoskwinię miksujemy i koktajl o smaku brzoskwini i maczy gotowy. Zapraszam Was do wypróbowania tych koktajli. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!